Halo, cześć, dzień dobry ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Euro Truck Simulator 2. W dzisiejszym odcinku, jak sami na ekranach mogliście przed chwilą zauważyć, znajdowaliśmy się w menu głównym, a powód jest taki, ponieważ sobie kontynuujemy kolejną trasę i tak wiem, że mi się paliwo kończy, kontynuujemy sobie kolejną trasę, jedziemy z Dortmundu, a nie, z Bremy jedziemy do Gdańska, jeszcze mamy około, mamy 500 km jeszcze do Gdańska. I sami możecie zauważyć, paliwo nam się kończy, trzeba spać, dokładnie tak i niestety, no nie mogę tak to nazwać troszeczkę, więc gdzieś jak będzie najbliższa stacja, o zaraz będzie najbliższa stacja, to prawdopodobnie tutaj się prześpimy, choć to nie jest jeszcze pewne, tutaj auto mnie wyprzedzało, ale nie wiem dlaczego nie wyprzedziło, a już wiem dlatego, dlaczego mnie nie wyprzedziło, ponieważ tir jechał naprzeciwka, ale jeszcze wejdziemy w mapę świata. I czekajcie, zobaczymy, gdzie mamy następną stację. Ile tu jest, może być kilometrów. Kurde, tutaj? Czy dojadę tutaj? No dojadę tutaj. Dojedziemy tutaj i tutaj na autostradzie zjedziemy. Na autostradzie zjedziemy, bo ile? Muszę za 2 godziny zrobić pauzę. No a paliwa mi starczy spokojnie tam do autostrady, więc wiecie, tak na styk troszeczkę mogę tak to nazwać, ale spokojnie. Zatankujemy sobie wtedy do pełna naszą ciężarówkę oraz się prześpimy i będzie gitara, siema, łokieć, pięta, nie ma klienta, że tak wam powiem. Ogólnie raczej sobie zrobimy tylko tą jedną trasę. Powód jest taki, ponieważ nagrywałem wcześniejszy odcinek, już tu zresztą wspominałem w odcinku wczorajszym z Farminga z realnej serii. Dlaczego tak w czwartek nie było odcinka? A powód jest taki, ponieważ że nagrywałem to, nagrywałem OBS-em i co? I po prostu mi się nie nagrało, nagrało mi się tylko przechwytywanie monitoru, bo nie zaznaczyłem, żeby przechwytywało mi grę Euro Truck Simulator 2, no nie? Ale już teraz zrobiłem tak, jak to ma być i jest git, bo sprawdzałem już to nawet, więc mam nadzieję, że będzie gitara siema, łokieć pięta, nie ma klienta i zostawicie łapkę w górę oraz subskrypcję pod dzisiejszym odcinkiem, bo to by było bardzo fajne i bardzo to, ale to bardzo motywuje, no nie? Do dalszej pracy. Już niebawem, możliwe, że nawet i w niedzielę albo w poniedziałek się ukaże się na moim kanale nowa seria, a dokładniej to będzie nowa seria z Farminga, czyli no na polskiej mapie, tylko tyle wam zdradzę, nie zdradzę na jakiej, ale to wszystko dowiecie się w czasie. No tutaj sobie lecimy, troszeczkę jest pod górkę i tam korek się za nami robi, ale to nic, korek tutaj to jest mało. Ale ludzie, jak ja mieszkam na Podkarpaciu, jest przejście graniczne w Barwinek, Słowacja, no nie? Jest tam polsko-słowackie przejście. To tam pod Barwinek jest taka górka, może niektórzy mogą kojarzyć, niektórzy nie. To tam jest taka no troszeczkę górka jest, no nie? To, wy ten odcinek wiecie w sobotę, to w czwartku na piątek, to tam, no w czwartek około godziny 18, tam już stały tiry, bo nie dały rady wyjechać. Wszystkie auta było zakorkowane w obie strony i gdzieś tak 10 km, 10 km na Słowację i 10 km do Polski od tego przejścia granicznego. Jeśli ktoś jest, pochodzi z Podkarpacia, to powinien wiedzieć, gdzie to mniej więcej jest. No, naprawdę, bo były takie opady śniegu, że to jest głowa mała, że tak wam powiem. No ale no co poradzisz? Nic nie poradzisz. Taki urok natury, tak zima chciała. I tak wyszło. Tutaj sobie zetniemy troszeczkę zakręt, bo przecież możemy. Górka tam troszeczkę jest i były aż takie korki. 10 km na pewno. I to stawiaj samochody ciężarowe i osobowe. Naprawdę. A piaskarka żadna kurwa nie pojechała i pół. Żadna, naprawdę. Nie wiem. Widać, że Podkarpacie zresztą, ale mniejsza o to. No ale no co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Taki urok natury, no. Naprawdę. Tutaj już chyba przejechaliśmy granicę, tak mi się coś zdaje. Jak sami też również możecie zauważyć, mamy 11% uszkodzeń naczepy oraz 13% ciężarówki, ponieważ jak wyjeżdżałem tam z Bremy, to miałem zielone światło i gościu mi przywalił w naczepę. No nie wiem dlaczego, tak jechał sobie na krzyżówce, ja przejechałem, on mi pierdolnął w przyczepę i centralnie w przyczepę i koziołka. No więc tak to by wyglądało. No. Daleko jeszcze? Nie, no dobra, kawałeczek jeszcze tam mamy, więc spokojnie dolecimy. No jeszcze i tak paliwa na 270 km nam starczy. No w sumie nie dojechalibyśmy do Gdańska, no. Ale jak dojedziemy do tamtego CPN-u, to będzie fajnie.
No tutaj 120 lecimy. Najlepiej by mi pasowało też odwiedzić jakiś warsztat, ale to na razie nie będę odwiedzał, dopiero gdzie odwiedzimy warsztat? W tym. W Gdańsku warsztat. Tutaj sobie przelecieliśmy, wymignęliśmy pod górkę, tak, wiem, że się nie powinno, no ale jakoś tak to wyszło. Tutaj wezmę szerszy zakręt. No bo chcę, nie chcę hamować zbytnio. O, tutaj już zaraz sobie wylecimy na autostradę. Troszeczkę zwolnimy. Bo tutaj z taką prędkością to nieładnie tak jechać. Dobra, wolne możemy. Czemu ja zahamowałem? Nie wiem, albo mi się pomyliły klawisze. Dlatego zahamowałem. No więc przepraszam. O, już mi się ziewo, jak słyszycie. Ale to nic. Sobie jadymy. No tutaj już w Polsce będą autostrady dwupasmowe tylko. Niestety, no ale no co? Polska, tego nie zrozumiesz. No, zaraz, tutaj mam za 500 metrów stację benzynową, więc nawet się nie opłaca zbytnio też rozpędzać. Sobie zajedziemy na tą stację. A szkoda, że w ETS-ie nie jest tak zrobione, że sobie zajeżdżają ciężarówki na stację, przynajmniej ja tego nie widziałem, na stację paliw czy na parkingi i śpią sobie i tankują. No szkoda, że tak właśnie nie jest zrobione. Może jest tak zrobione, tylko ja nie wiem, ale patrzę, mam najnowszego, jakby ktoś pytał, więc nie wiem. Kierunek sobie już zarzucimy. O nie, o, dobra, przepraszam. Jednak zajeżdżają. Ale spać, a no widzicie? Jak on szybko zatankował? Nie mam bladego pojęcia, o co chodzi. Napełnimy sobie do pełna. O Jezu, ale mi się chce spać. Ale no co zrobisz? Nic nie zrobisz. Taki urok natury. Dobra, ile? 1288 litrów. 8000 zapłaciłem za to aż. No a jeszcze się prześpimy w międzyczasie. Hop, okej. Wyłączymy silnik, naciśniemy Enter i powoli odzyskujemy siłę i będziemy jechali teraz w nocy. O. Ale to nic jeszcze w nocy nie jechałem po Polsce. Znaczy po Polsce jeszcze wcale nie jechałem, w nocy czy w dzień. Ale będzie mniej ruchu. Więc okej, o tutaj co, koniec autostrady? No ja pierdolę, no i znowu bocznymi drogami. Chryste złoto, ale czekajcie, wejdziemy sobie do mapy świata. A no dobra, tędy by chyba nie było bliżej, nie? No 300, no, ale bocznymi drogami będziemy. A no bo tutaj tak, autostrady nie ma. Ej. What the fuck? A, jeszcze nie było przejścia granicznego. Zaraz będzie dopiero przejście graniczne, ale myślałem, że było już przejście graniczne, ale jeszcze nie było, jeszcze jesteśmy w Niemczech. O, tutaj zaraz będzie to przejście graniczne. No więc przed przejściem sobie zatankowaliśmy, no i sobie lecimy dalej na pełnej, no nie? O, jeszcze mam pićko, więc się napiję. Taki B-Powera się napijemy. No, dobra, światła są, więc możemy lecieć. Brrr, już mi się nie będzie chciało spać. XD szakalaka. Dobra, nie będę długimi światłami świecił, bo to rany boskie. Szczecin! Odkryto miasto Szczecin. Zaraz się powinno pojawić. O, już jest. Odkryto miasto Szczecin, więc z gitara się ma. Ja sobie tutaj włączę to drugie lusterko, żeby nic nie przywalić. No nie będziemy tam zajeżdżać bardziej tak do miasta, tylko tu obrzeżami Szczecina, że tak nazwę. Ale korek to jest za krótki. I tu w nocy, jest pierwsza w nocy, taki korek, że ja cię mam. Baby, ja ci w pipę wejdę. Oczywiście to jest nowa piosenka Cypisa, jakby ktoś nie wiedział. No. Ale to co? Typ jest zajebisty.
że tak powiem. O wódze z Warszawy ktoś jedzie. Chuju głupi, żeś tak zwolnił, że ja też bym zwolnił do zera. A żem czuł zakręt jak tirem. XD. X kurwa D. Taki ze mnie śmieszek, no nie? Ale to co miałem chyba powiedzieć na początku, to wszystko powiedziałem. No i teraz w sumie nie wiem, co mam mówić, no nie? Ogólnie to możecie również zadawać pytanka pod odcinkami. Ogólnie znowu wspomnę o prezencie wy dla mnie, a ja dla was. Już to zresztą będę teraz w każdym odcinku wspominał. Jeśli ludzie dobijecie do końca roku mi na kanale 500 widzów, to ja do końca roku, roku 2016, nie 17, to ja mam taki prezent również dla was, że co? Że zakupię kierownicę lub monitor oraz na pewno kamerkę i mikrofon nowy. No, więc mam nadzieję, że to dacie radę dobić te 500 widzów na moim kanale. Tak wiem, że live'ów nie ma i tak dużo subskrypcji nie przychodzi, jak to wcześniej bywało. No ale też ten powód jest też, powód jest taki również, że nie mam też zbytnio czasu. Na pewno od marca albo kwietnia będę streamował codziennie, bo wtedy będę miał dużo, ale to bardzo dużo czasu. Ale na razie nie mam aż tyle czasu. No nie, więc nie będę streamował codziennie. No jeszcze 326 km tymi bocznymi drogami. To kawałeczek jest. Nie wiem, dlaczego mi się kierunkowskaz nie wyłączył. Ale mniejsza o to. No i tak jak wspominałem. Wy mi dobijacie 500 widzów, ja kupuję nowy monitor lub kierownicę i na pewno kupuję mikrofon i jeszcze jak będę miał kasę, to kupię jeszcze nową kamerkę. Więc wiecie, mam nadzieję, że się postaracie, bo ten mikrofon, co teraz mam, oraz kamerka, to rany boskie. Tragedia. No ja wiem, sam się dziwię, że jak mogę na niej nagrywać, ale na razie nie mam funduszy. No, ale chcę taki prezent dla was sprawić, że na nowy rok po prostu kupię ten. Kupię mikrofon oraz kamerkę, oraz ten, kierownicę albo drugi monitor. Więc nie wiem, pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Tutaj dobra, trzeba się rozpędzić i będziemy zapierdalać. Ogólnie dojedziemy do końca te 300 km jeszcze i pewnie będzie taki koniec odcinka, no nie? Bo nie mam bladego pojęcia, ile wyjdzie, bo nawet nie patrzyłem na godzinę, o której zacząłem. A nie chcę mi się ściągać gry do paska i sprawdzać. Jakbym miał drugi monitor, to bym widział wtedy. Ale to wiecie, to są fundusze kolejne. Ja tylu nie mam na razie. Kurwa, jak tu będą światła, to ja się zabiję. No ja pierdolę, pociąg jedzie. Nie, myślałem, że tu pociąg, ale to nie pociąg. Na całe szczęście. No i teraz się kurwa wlec za tym autobusem pół dnia. Dobra, ja go wyprzedzę. I będzie gitara się mało, kiedy święta nie ma klienta. Dobra, mogę sobie z powrotem wrzucić długie światełka. No widzicie, jak to w nocy wszystko wygląda. To tam czym światło? Kurwa, jakim cudem? Nie wiem, nie mam bladego pojęcia. Ale nie, bo tam jest chyba droga. Chyba tam jest droga, więc dobra, te światła długie wyłączę, żeby mandatu nie dostać. Ale co tu jest, kurde? A, taki obiad, ja sobie tędy pojadę. Czy? A, w sumie jeden chuj. Jeden chuj, tak powiem. Ale pojedziemy chyba sobie prosto. Ale taka podobna trasa była w American Truck Simulator. Ale tu światła nie ma, nikt nie jeździ, to mogę spokojnie jechać. Tylko troszeczkę zwolnimy, żeby w nic nie zajebać. O, ale ładnie wszedłem ten zakręt. No i może kilometr dalej zrobiłem, ale to nic.
ale przynajmniej nie musiałem hamować do zera, bo bym na pewno musiał hamować, jakbym pojechał tamtą drugą trasą. Bo tutaj też jakieś ciężarówki stoją, znaczy naczepy, nie wiem. Tam firmy żadnej nie było. Ale to nic, kurde, ale się ciągnie pomalutku, cały czas 80 lecę tymi bocznymi drogami. Jak na razie, bo się nie ma gdzie rozpędzić. To mi się zdaje, że około 15 minut już powinno być odcinka, ale na pewno dojedziemy do końca tą trasę. A jeszcze 250 km, więc już połowa dystansu zrobiono na odcinku. No ja cię rozpędź się, czudoku jakiś. Ja cię mam. O, dobra, rozpędza się, już jest seta. Prawie. Jeżeli mi coś kurwa wyjedzie, to zabiję. Serio, zabiję. Serio, ustąp pierwszeństwa tam był? What the fuck? O kurde, nie to. Ale ustąp pierwszeństwa chyba był. No ja pierdolę, no i się rozpędziłem i co kurwa, i muszę hamować, bo jest zakręt w prawo. Ja pierdolę. A na pewno nie będę całej prędkości tracił. O, ażem wyszedł. Dobra, jakości przejechałem. Po tym będą tu jakieś jeszcze zjazdy. No dobra, nie będzie chyba. Chyba nie będzie, ale nie wiem. Dokładnie z tego co widziałem na mini mapie to nie było. Co tam kurwa jest znowu? Jakieś światła w oddali? Chuj wie o co chodzi. Jakieś budynki możliwe. No 216 kilo osób jeszcze zostało. Ale naprawdę się ciągnie ta trasa. Właśnie lubię tylko jeździć tak poza Polską, bo poza Polską są praktycznie same autostrady, więc mogę tam lecieć ile chcę. No tutaj trzeba skręcać w ogóle. To już 300 km co jadę tymi bocznymi drogami, znaczy co już 100 przejechałem, to bym już przejechał 250 na autostradzie. Bo bym cały czas leciał 140. No tak, to widzicie sami, co się dzieje. Ale no co poradzisz, jak nic nie zrobisz, no nie? To się tam jest. No jakie kurwa budynki. Na Gdańsk, no wiem, że tam na Gdańsk cały czas prosto. Nie wiem, jakiegoś spadka FPS-ów miałem. Bladego pojęcia ja nie mam, tak ludzie wam powiem. No o dobra, już się rozpędzam. I mam nadzieję, że żadna ciężarówka przede mną nie będzie jechała. Czy samochód? No a jeszcze mam 10 godzin na do zawiezienia tej trasy, tego towaru. Mogę do 10 godzin. Ale żebym przeszedł przez te kurwa tory jak błyskawica. Ale to nic nie szkodzi, że tak powiem. Był tutaj kolejny zakręt, a ten już łagodniejszy. Ale zaraz tu będzie jeszcze gorszy. Ja pierdolę. Strach. Troszku strach jechać, tak? No 110 lecę w sumie cały czas, teraz. O kurwa, jebana ciężarówka mu. Jest ten, nie osobówka, tylko autobus jechać. Ale to zaraz się rozpędzę i to wyprzedzę. Tak kurwa, będzie coś mi tu wyskoczy. Ale na szczęście nic nie wyskoczyło. Na szczęście. Na szczęście. No i teraz kilometry z taką prędkością ubywają. Nie, 80. Jakbym miał kagańc założony, to rany boskie. Bym dopiero miał 500 kilometrów. No dobra, przesadziłem. O ja pierdolę. O kurwa. O ja pierdolę. Ile procent uszkodzeń? Po 16. Ale oj tam. Ta gra jest stworzona do zapierdalania, jak jeden z widzów powiedział. Za przeproszeniem, że tak przeklnąłem, przepraszam.
No jeszcze w niedzielę jadę. Boże, pamiętaj, aby dzień święty święcił. A weszłem zakręt jak tralala. Dobra, długie światełko sobie włączymy. O, tutaj słonecznik, tu jakieś zboże. Ale już wymucone, tutaj słonecznik, tutaj też jakieś zboże i bele w nim leżą. Na Berlin! A, nie, przepraszam, tu na Gdańsk lecimy. O, mam chyba nazwę na odcinek. Ach, te zakręty. Ach, te zakręty polskie. O, ach, te zakręty polskie. O, taka będzie zajebista nazwa odcinka. No. I mam nadzieję, że zostawicie z 5 łapeczek w górę pod odcinkiem. Bo jakby inaczej. A już nie muszę jechać na długi, bo widzę wszystko. Uwaga, uwaga, odwiedź serwis, odwiedzę, zajadę do Gdańska. Proszę mi to wyłączyć, a tu wiatraki nakurwiają. Ile wiatraków! Nie wiem, no, w sumie tylko niedaleko mnie też jest tyle wiatraków. Może troszeczkę, no nie aż tyle, ale jest. Z 20 spokojnie, 20-30 wiatraków. Możecie napisać również w komentarzach, czy u was, gdzie są wiatraki, się znajdują. Chętnie się dowiem, że tak powiem. Chętnie się dowiem, że tak powiem. Ile to kurde jeszcze kilometrów? O, 58, więc gitara się ma, łokieć pęta, nie ma klienta. O, widzę, że już dwupasmówka jest, bo zbliżamy się do Gdańska, więc w końcu dwupasmówka. Ale żadnego auta jeszcze nie mijałem. Jeden autobus, jak zjechałem na tą boczną drogę i ciężarówkę. O, teraz samochód. O, się rozjechali chłopy. Ciężarówka, ciężarówka. Tu po lewej, tam z przodu i osobówka nawet. Ja pierdykam. O, jest coś jednak. Tu w Polsce umiem jeździć. Ale to jest autostrada chyba już, tak mi się zdaje. Na taką bynajmniej wygląda. Chuju, jedź szybciej, bo... Ja pierdolę. A, żem to zrobił? Kurwa. Chuju głupi, jak jedziesz. Chuju głupi. Dobra, jest gitara, siema. 16% już kozłem, więc jakieś 20 tysięcy mi odejmą. A ogólnie za tą dostawę ile jest? 88. Myślę, że troszeczkę zarobię z 50 tysięcy. Ogólnie jakby ktoś chciał ze mną zagrać również, to serdecznie zapraszam, niech pisze w komentarzach albo u mnie, niech wpada na grupę i tam niech pisze na grupie. Chyba, że nie wiem, czy można pisać, czy nie można. No link macie do grupy w opisie oczywiście. To zapraszam bardzo serdecznie wszystkich. A tutaj co jest? Tutaj nie jest autostrada. Zaraz zobaczymy. Nie. To nie jest autostrada? Nie. A na trój, na A1 tam, ale to jest droga jeszcze E70 czy coś takiego. Czekajcie ludzie chwilę. Co chcesz? Już powinien być. No pa. Halo, dobra, nie wiem czy mnie słychać. Nie mam bladego pojęcia, czy mnie ludzie słychać, ale mam nadzieję, że mnie już powinno słychać. Ale jeśli mnie nie słychać, to przepraszam bardzo. W sumie nie wiem po co tu mówię, ale okej. Bo siostra do mnie dzwoniła! Kurwa, mać. Ta ciężarówka no, nadaje się już na złom. Tam rozpierdoliłem. Ja, no dobra, wiem, że mam odwiedzić tą stację zjebaną. Ja pierdolę, biedny mój Dawid, biedactwo moje. Biedny Dawid. Przeszedł katastrofę smoleńską, a ty chuju, gdzie tam jedziesz za mną? Czemu mnie śledzisz? Ile jeszcze? Jeszcze 10 kilometrów tylko. Przepraszam was. XD. Mam nadzieję, ogólnie cię mi słychać. I nie wiem, czy mi było słychać. Teraz jak gadałem z kimś przez telefon.
Czyli nie? Nie wiem, dobra, mniejsza o to, dobra, już normalnie gadam. Bo Rany Pasku ogólnie jest chyba około 25 minut odcinka. Więc naprawdę, macie długi odcinek z ETS-a. No pół godzinki będzie prawie. No jeszcze kurwa czerwone światło, no ja pierdolę. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. O, dobra, mogę jechać. Czemu tu je... chuju? HRO. HRO. I tu DO. Bo to z Dortmundu ciężarówka i dlatego... Trzeba będzie sobie w Polsce wykupić też ten garaż. Kiedyś. Kiedyś. Jak będę miał pieniądze oczywiście. Bo na razie to bida w kraju 38 tysięcy. To naprawdę bida, bida, że tak biała bida, że tak powiem ja. O, Gdańsk, Gdańsk, na Berlin. Co tu będzie, agencja pracy, czy salon z ciężarówkami? Agencja pracy chyba. Ja to nie nawet tu, tylko tam gdzieś. Chuj wie. No kurwa, znowu, serio, serio. Ale na całe szczęście zdążyłem. XD. Ej, gdzie ja mam zaparkować? Chyba tam, het. A tutaj już serio, bym w tej naczepie zdarł opony. Tu, tu? Ta firma? Czy nie ta? Ta! Ale gdzie? Ej! O co ludzie chodzi? Dlaczego nie mogę zaparkować? Automatycznie na przykład. No jakby wyglądało, że to gdzieś tutaj. O chuj tu chodzi. Gdzie to potrzebujesz? O, okej. Znośnie. 26 tysięcy i no zarobiłem. Ale dobra ludziska, ja wam bardzo dziękuję za oglądnięcie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji. A my widzimy się już w kolejnym odcinku, już niebawem, więc do następnego. No i na razie i siemaneczko.